zapomnę, jak Ola opowiedziała mi, Maćku, piękną historię, bo tak chowamy swoje dzieci najlepiej jak potrafimy i do końca nie wiemy, co z tych dzieci nam wyrośnie. Ale pamiętam, Olka mówi, wiesz co, dwie historie chcę wam opowiedzieć. Skoro zmiana scenariusza, to zmiana prelekcji. Po pogrzebie Maćka, jak siedziałam, no właśnie, ci z was, którzy są rodzicami, to proszę nie idźcie w to miejsce, a ci z was, którzy nie są rodzicami, to nie macie pojęcia, jak to jest. Czyli bardzo dobrze. Matka natura dobrze to wszystko ułożyła, ale siedziałam i tak kiwałam się takiej w swojej głębi bezradności, bo nagle uświadomiłam sobie, że ponieważ miałam jedno dziecko, to już nikt nie powie do mnie mamo. I wtedy taki mały szczeniaczek, Ola, zawinięta w jakąś maćkową kurtkę, przyczołgała się tak do mnie i powiedziała, a czy ja mogę mówić do pani mamo? I w ten sposób magiczny, bo życie jest magiczne, sami wiecie, coś odchodzi, coś przychodzi. Moje dziecko odeszło, a przyszło do mnie inne dziecko, którego nie urodziłam, ale które kocham jak własne dziecko. I myślę, że na tym między innymi polega sztuka szczęśliwego życia. Po prostu mówienia tak temu, co odchodzi, bo niektóre rzeczy od nas odchodzą. I mówienia tak temu, co przychodzi, bo jak zrobisz miejsce, to wtedy przyjdzie coś nowego. I parę dni później Ola opowiedziała mi o moim synu taką historię. Mówi, wiesz, mamuś, ja bardzo się denerwowałam, bo on jedynak, a ja tu samotna matka z małym dzieckiem, jeszcze karmiąca piersią tego dziedziusia. Co twój syn jedynak powie, że spotkał dziewczynę, która ma dziecko? A Maciek na to, ponoć, uśmiechnął się szeroko, powiedział, Ola, cool, moja mama nie jest do końca normalna, ona się ucieszy. Więc nie byłam do końca normalną matką. Nie do końca normalnie to dziecko wychowałam. I nie do końca normalna jestem do dzisiaj. Więc z tej mojej normalnej nienormalności chciałam na początek zabrać was w podróż. Chciałam zaprosić was, żebyście usiedli sobie wygodnie, wzięli kilka głębszych oddechów, odłożyli to, co tam macie na kolanach, stopy wygodnie ułożyli na ziemi. Oczy zamknijcie, albo i nie, to będzie mała podróż. Odwiedzi was Indianin. Ola powiedziała piękne zdanie, wszystko jest połączone, jesteśmy jednością, więc chcę was zabrać w małą wewnętrzną podróż. Jeżeli zamknięcie oczu pomaga, to zapraszam. Jeżeli wzięcie jeszcze jednego głębokiego oddechu pomaga, to zapraszam. Nic nie musisz robić, odpocznij. Słuchaj dźwięków tej kryształowej muzyki. Tę muzykę napisał młody muzyk z Rzeszowa, Sebastian Stachurski. Jedyną instrukcję, jaką ode mnie otrzymał, to napisz mi kryształową muzykę. Więc słuchaj, oddychaj i skieruj uwagę do wewnątrz, tak jak umiesz. Tak jak to robisz, gdy się modlisz, gdy pozwalasz sobie na chwilę refleksji, gdy usypiasz dziecko. Po prostu bądź ze sobą przez chwilę, ze swoim oddechem. Jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden oddech. A na następnym pozwól sobie na westchnienie. Westchnienie ulgi, westchnienie wdzięczności. Tak. Właśnie tak, to ta chwila, ten moment, ten oddech. I po następnym spokojnym, głębokim oddechu przenieś się w miejsce w swojej wyobraźni, które może nazwiesz wewnętrzne sanktuarium. Indianie by nazwali to miejscem mocy. Przenieś się wyobraźni w jakieś piękne miejsce w naturze, miejsce, które znasz,
albo miejsce, o którym marzysz. Może to ocean? A może polanka w lesie? Spokojnie, w tym miejscu odpoczynku. Zatrzymaj się, usiądź na trawie, na piasku, tam gdzie jesteś. I myśl sobie, tak, to moje życie. Tak, to moje wewnętrzne sanktuarium, to miejsce, które właśnie odwiedzam w wyobraźni. I pozwól sobie na jeszcze jeden pełniejszy oddech, bo dobrze jest oddychać. Dobrze jest żyć, dobrze jest być, dobrze jest kochać. I wyobraź sobie, będąc w tym wewnętrznym miejscu mocy, że pojawia się Indianin. Może taki, który, jeżeli masz oczy otwarte, widzisz na slajdach, albo wódz indiański, którego pamiętasz z filmów. Oddychając głęboko, posłuchaj słów starego Indianina. Po prostu słuchaj. Nic nie musisz robić, niczym nie musisz się zajmować. Tylko słuchać, co mówi do ciebie twój przyjaciel, stary Indianin. Nie patrz na mnie, patrz w siebie. W sobie znajdziesz odpowiedź na te słowa. Indianin odwiedza cię w twoim miejscu mocy i mówi tak. Przyjacielu, nie interesuje mnie, czym się trudnisz. Chcę wiedzieć, nad czym bolejesz i czy śmiesz marzyć o spotkaniu z tym, za czym tęskni twoje serce. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy gotów jesteś wyjść na głupca dla miłości, dla marzeń, dla przygody, jaką jest życie. Pamiętaj o oddechu. Chcę wiedzieć, mówi do ciebie Indianin, czy gotów jesteś wyjść na głupca dla miłości, dla marzeń, dla przygody? Nie interesuje mnie, jakie planety zrównują się z twoim księżycem. Chcę wiedzieć, czy dotknąłeś środka własnego smutku. Czy zdradzony otworzyłeś się, czy skurczyłeś i zamknąłeś w sobie ze strachu przed dalszym cierpieniem? Chcę wiedzieć, czy potrafisz siedzieć z bólem, moim lub twoim, nie poruszając się, by go ukryć, stłumić lub uleczyć. Pragnę wiedzieć, czy możesz współistnieć z radością, moją lub swoją. Czy umiesz zapamiętać się w tańcu i pozwolić, by ekstaza wypełniła cię po czubki palców, dłoni i stóp, nie każąc zachowywać ostrożności, myśleć realistycznie, czy pamiętać o ograniczeniach kondycji ludzkiej. Nie interesuje mnie, czy opowiadasz mi prawdziwą historię. Chcę wiedzieć, czy potrafisz rozczarowywać innych, aby pozostać wiernym sobie. Czy umiałbyś znieść oskarżenie o zdradę i nie zdradzić własnej duszy? Chcę wiedzieć, czy potrafisz zaufać, a zatem i być godnym zaufania. Chcę wiedzieć, czy potrafisz dostrzec piękno, nawet wtedy, gdy nie jest ładna pogoda. I czy umiesz chwalić swoje życie w obecności Boga. Chcę wiedzieć, czy potrafisz żyć z porażką, nie tylko swoją. Stanąć nad brzegiem jeziora i do srebrnego księżyca krzyczeć tak. Weź oddech i powiedz sobie wewnętrznie tak. Tak, to moje życie. Nie interesuje mnie, mówi dalej do ciebie Indianin, gdzie mieszkasz, ile masz pieniędzy.
chcę wiedzieć, czy umiesz wstać po nocy żalu i rozpaczy, wyczerpany, zbity jak pies i robić to, co trzeba dla swoich dzieci. Nie interesuje mnie, kim jesteś, skąd tu się wziąłeś. Chcę wiedzieć, czy staniesz ze mną w środku ognia i nie cofniesz się. Nie interesuje mnie, gdzie, jakie, u kogo pobierałeś nauki. Chcę wiedzieć, co cię podtrzymuje od środka, gdy wszystko inne odpada. Chcę wiedzieć, czy umiesz być sam ze sobą. Czy umiesz być sama ze sobą i czy naprawdę lubisz tego, z którym pozostajesz w chwilach pustki? I czy naprawdę lubisz tę osobę, z którą pozostajesz w chwilach pustki? Pozwól sobie na jeszcze jeden głęboki oddech. Pożegnaj się ze starym Indianinem. Podziękuj mu wewnętrznie za jego słowa. Jak będziesz gotów, będziesz gotowa, otwórz oczy. I popatrz na cytat, który przed tobą czy z boku. Mój ulubiony włoski poeta powiedział kiedyś właśnie tak. Każdy z nas jest aniołem, który ma jedno skrzydło. Jeżeli chcemy wzbić się wysoko, musimy wziąć się w objęcia. A więc jedno skrzydło anioły, weźcie w objęcia osobę, która siedzi obok. Najpierw z jednej strony. Walkiewicz jest do wzięcia. O, już wzięty. Przytul osobę z lewej strony, z prawej strony. Bądźcie hojni dzisiaj w przytulankach. Virginia Satir, wielka psychoterapeutka amerykańska, powiedziała kiedyś tak, że dziecko potrzebuje czterech przytuleń, żeby co? Żeby przeżyć. Dziecko potrzebuje 8 przytuleń, żeby co? Żeby było zdrowe. I dziecko potrzebuje 12 przytuleń, żeby co? Żeby się rozwijać i żyć szczęśliwym życiem. Więc pamiętajcie, że jak nie zaliczyliście 12 dzisiaj, szczęście jest poza twoim zasięgiem. Szczęście jest w zasięgu ręki. Przytulajcie ciepło i serdecznie. Ola odwróciła nam scenariusz, zrobiła swoją prelekcję teraz. Ja będę trzymać się czasu. Mam z wami jeszcze 5 minut. Popatrzcie na pytanie, które chcę wam zadać. Co? Co cię w życiu uszczęśliwia? Co? Co cię w życiu uszczęśliwia? I z tym samym aniołem, z którym przed chwilą była przytulanka, podziel się, odpowiedz. I usłysz, co ludzi w życiu uszczęśliwia. Proszę bardzo. Czas start teraz. Co cię w życiu uszczęśliwia?